Dzisiaj trochę nietypowy film. Tritsu zrobi live'a, gdzie speedrunuje sobie Minecrafta, jak widzicie. I słuchajcie, najlepsze jest to, że Tritsu ma opcję donatowania i tutaj są pokazane jego donaty. To znaczy, poza tym, że możemy tutaj zrobić donata, to możemy na przykład usunąć jakiś przedmiot z ekwipunku, możemy jakiś efekt potiona, możemy wystawić TNT, co jest też ciekawe, bo nawet tutaj można wyznaczyć poziom wybuchu, więc to sobie też testujemy. Uderzanie piorunem, to też będzie spoko. No i spawnowanie mobów, a co mu zespawnujemy, to zobaczymy. Jak chcecie kolejny taki odcinek, to bijcie 20 tysięcy łapek w górę, 20 tysięcy łapek w górę i znowu trolujemy streamerów, speedrunnerów, youtuberów, zwał jak zwał, wszyscy są lamusami. Tylko ja jestem najlepszy w Minecraft. Nigdy nie zrobiłem speedruna. I Tritsu też się nie zrobi, bo mu w tym przeszkodzę. Dobra, zobaczmy, jak tam jego w ogóle humorek na czacie. Na razie sobie biega. Więc szukamy wioski na początek. I zaczyna grę. Dobra, więc zaczyna od szukania wioski, z tego co widzę. No, możemy mu na przykład dać coś... Teraz efekt potiona. Co możemy mu dać? Na przykład możemy mu dać szybkość za 5 zł. No, damy mu szybkość, żeby na przykład szybciej znaleźć wioskę. Zaczniemy jakoś tak przyjemnie. Podpiszemy się. Miłej gry. I damy taki zły uśmieszek. Dobra, zrobimy efekt potion. Robimy płatność. Kupiłem efekt za 5 zł. Zobaczymy, czy się pojawi. Więc oglądamy Tritsusa, który aktualnie będzie miał sprawę. Będzie musiał uciec przed tym zombiakiem prawdopodobnie. O nie, on i tak zginie. No nie, no zostaw. On i tak zginie. Miłej gry. Okej, dostał speeda? Nie, nie dostał speeda. Co jest? Czy dostał speeda? Nie, ten zombiak go zabije, serio, Tritsus, ten zombiak cię zabije, to ja ci tutaj miałem niespodzianka za 5 sekund, o, ładuje się, dobra, uwaga, i dostał speed boosta, dobra, czyli działa to, ale ten speed boost mu nic nie dał, jesteś najgorszy na świecie, Tritsus. Ja dostałem donate'a teraz, że dostałem donate? Tak. Donate'a, że dostałem donate. Donate'a, że dostałem speed boosta? Czy tak. Coś stało? Czemu jest tak, w ogóle tak ciemno? Tak, chłop nie ogarnia, dobra, to ludzie, będzie dobre. To jest chyba taki pierwszy live Tritsusa z taką opcją jakby kupowania rzeczy, więc chłop totalnie nie ogarnia, ale możemy mu na przykład, kurczę, teraz na dobra, wiecie co? Strzelimy go piorunem? Nie, jeszcze go nie strzelimy piorunem. Poczekamy, aż zbierze chociaż jedną rzecz, żeby chłop, wiecie, miał jakiekolwiek pole manewru. Speed boosta to bardzo miłe, za złotóweczkę dostałem działającego speed boosta, po czym padłem od zombiaka, co jest wielką kompromitacją dla mnie, ludzie. To jest naprawdę wielka kompromitacja. Jest noc. Ludzie, powiedzcie mi, czemu ja mam speedrunować na takim seedzie, na którym jest noc, pada deszcz, jest pełno mobów, nie ma wioski i są pioruny. W sensie... Tritsusowi ogólnie bardzo słabo idzie ten speedrun coś, więc wydaje mi się, że nawet bez moich utrudnień by tego nie zrobił, ale... Dobra, kupmy mu, bo akurat tam u niego pada deszcz. Jak mu kupimy piorun, ciekawe co pomyśli. Czy to jest... Czy to jest... Czy to musi wysiedzieć, że to go piorun zabił, bo on nie ogarnia, więc może myśleć, że to po prostu był przypadek. Bam! Napiszę wiadomość bam! I wysyłamy. Narzędziemy na spokojnie, donate'y po 5 zł. Dobra, co się teraz stanie u Tritsusa? Chyba, że padniemy, to co? Nowy świat czy coś takiego. Aha, okej. Wejdźmy sobie, może tutaj, doknę, bam. Chłop już się boi. Doknes? On się boi. Czemu napisał doknes bam? On jeszcze nie wie. Siema doknes, witam cię na live'ie, ale nie wiem czemu napisałeś bam, nie rozumiem tego do końca. Niespodzianka, chowamy się, chowamy się. Chowamy się, tak, schowaj się przed piorunem. Nie, piorunem mnie doknes walnął. Ludzie, ale tak, jeszcze go szkielet dopije, patrzcie. Jak do nic nie, on i tak zginie od tego. Ja mam pół serduszka. Ja nie mogę. Dzięki do donate'a, wiesz, dzięki za piorun. Dzięki ja za piorun, nie ma sensu. Ja nie widzę na całym tym live'ie. Dopóki ja będę na tym live'ie, to na pewno mu się nie uda wyjść ze spawna. Doknes jest na live. Witam. Wiem, że no, jest na live. Zauważyłem po tym, że zostawił mi pół serduszka. O, i to już po nim. O, i jeszcze go creeper wysadził. Dobra, napiszę mu XD. F. Spoczywaj w pokoju, Tritsus. To jest najgorszy początek live'a, jaki miałem w całym moim życiu. On jest taki biedny. Zobaczmy, czy może są jakieś rzeczy, które by mogły mu pomóc. Spawnowanie mobów. Co takiego? Coś... O, a może byś mu zespawnowali dużo kur? Czy da się... O, da się więcej kur. Dobra, zespawnujmy mu 15 kur za 75 zł. Okej, okay. To brzmi rozsądnie. To jest właśnie to, po co zarabiam pieniądze. Więc zostawcie łapkę w górę, bo zbankrutuję na tych odcinkach. Znaj moją dobroć. Taką mu wiadomość tym razem zostawię. Wysyłam PayPalem. Cytować po prostu mapkę. Oglądamy i dalej. Zacząć od nowa. Typ chce resetować mapę, a ja tu wydałem ile? 70 zł na te kurczaki? To nie może być prawda. Nie. Tak.
Tak, tak, on tutaj ma jakieś losowanie. Tak, tak. Znajmuję dobroć, dobra, czy on to zauważył, to donata? Dokness, 75 zł, znajmuję dobroć. No dobra, zazwyczaj mu nie daje tak dużych donatów, w ogóle nie daje donatów. Ale... No i teraz będzie ładowanie, on się będzie bał, że teraz się stanie coś złego. Co? Niespodzianka, niespodzianka, patrzcie, on już ucieka, a tutaj co się stanie? Kurczaki, o nie, one się po prostu tak pojawiły. Dużo kurczaków, okej, dzięki. O nie, myślę, że to jest chociaż z nieba spadł jakiś efektik, będzie fajny. Ale 75 zeta, co jest? Za kurczaki, one się nazywają Dokness. Mamy tutaj Doknessy. Co? One się nazywają moim nikiem, ale kozak. Dokness, czemu zespawnowałeś mi najbardziej bezużyteczną rzecz? Jak to najbardziej bezużyteczną rzecz? O czym ty gadasz? Dobra, kurczaki są po to, bo nie masz głodu. Się, zaczął speedruna od początku, więc dobra, dzięki Dokness za tego donata, ale my teraz robimy no i co? W takim razie. No. Poczekajcie chwilę. I moje 75 zł zostało spalone, tak po prostu, w tym momencie, że wybuchnął tam na koniec, to było słychać. Start. Zaczął grę na nowej mapie. Ale idealnie koło wioski, dobra, nie. Patrzcie, co za fartowny system. Trzeba mu to zepsuć. Trzeba mu to ewidentnie zepsuć. To będzie za speedrun, dobra. Dobra. Słuchajcie, no jakie są jego. Nawet mnie rozwalił tym piorunem. Nawet Dokness mi nie przeszkodzi. Efekt połuszona, dobra, delikatnie mu utrudnijmy to teraz. Teraz zaczynamy. Prawdziwy speedrun Minecrafta, ludzie. Dajmy mu na przykład zmęczenie, ślepotę i słabość. I jeszcze najlepiej, gdyby się dało mu zablokować budowanie, ale chyba nie ma tego. Natychmiastowe obrażenia. Dobra, natychmiastowe obrażenia. Niech będzie. 20 zł. Dodaję do koszyka. Podpisuję się. Nie uda ci się. Taką wiadomość mu zostawię. Let's go. Generalnie sobie złą formę płatności wybrałem, więc nie wiem teraz, czy wszystko dobrze zrobię. Czy to było wszystko to samo? A trzecie, zmęczenie. Dobra, dajmy mu zmęczenie na 40 sekund. Płacimy. A Tritsus jest teraz na etapie, że już ma łóżka. Okej, będziecie sobie zbierać rzeczy. Czyli tylko delikatnie go spowolnimy. Pozdrowisz, a on mi pozdrowił walnięciem mnie po prostu i zabranie mi pół HP. Super, dzięki. O co chodzi? Tyś go walnął piorunem. W międzyczasie chyba coś przegapiłem niestety. No i nie wiem, gdzie są te moje donaty? W sensie teraz mu donaty zapłaciłem i to się nie pokazuje. O, jest! Bim bam! A nie, to jest dealer w ogóle! Za 5 zeta. Okej, okay, czyli dealer teraz też go troluje? Czy go się wali z 3 bloków czy z 4, bo... Co jest? Gdzie jest mój donate? Halo, przepraszam, zostałem okradziony na donate'a, czy tylko mi się wydaje? Dokness, nie uda ci się. A nie, jednak jestem! Zobacz, ja już tu zdobywam żelazo. Dobra, i co on dostanie? Dostanie instant damage, dostanie osłabienie? Idealnie na moment, kiedy będzie chciał zabić golema. No nie, on go zabije przed tym. Co mi teraz zespawnujesz? O nie, co mi zespawnujesz? Czy nic mu nie spawnuje? Spokojnie, spokojnie, chowamy się, chowamy się. On się chowa? O nie, co tu jest? Jaki pory ty gościu! Wyczerpanie, no nie! Ej, dobra, ale ja widzę, że w sumie... Okay. Jak mu damy takie oślepienie i jakiegoś moba zespawnujemy... Bynajmniej nie ma sprawy. Jak już to finansował, kupię sobie obiad za 3 dychy. Obiad za 3 dychy? To brzmi jak burger w maku. Łatwiesz, wiesz? Okej. Okay. Nie wiem. Golema albo co? Golema. Fajnego. Ja ci zespawnuję golema. No nie wiem, golema z 3 głowami na przykład. Weaver za 100 zł. Dobra, zespawnujmy mu Weavera. Zespawnujmy mu Weavera, zróbmy to. Albo inaczej, zacznijmy może od gastów. Kupmy najpierw gasty za 100 zł, bo on jest w tej wiosce chyba, o ile kojarzę. Przynajmniej jeszcze powinien być. Efekt połuszona i teraz mu dajmy powolność, tak na dłużej. Zmęczenie i blindness. Dobra, czyli mamy sumę 45 zł, w sumie to 145 zł, jedziemy. Teraz oglądamy, co się dzieje. Powoli no jego na lewie coraz więcej osób, więc coraz więcej osób będzie mogło zobaczyć jego upokorzenie. Ale dealerek wpłacił ale do Nate'a, a nie. Dobre jest to, że on jest jakby, widzicie... O nie. 145 zł ktoś płacił. O nie, płaci. Nie dałem kto niku. To? Nie dałem niku. Dealerek, Dokness, czy to ja byłem. Jeszcze ktoś inny? 45. O nie, teraz się dopiero dowie. Oby co, nie uciekał za szybko. Nie uciekaj za szybko. Te gasty już nie spanowałeś się, że w tej wiosce. Niespodzianka, o nie, o nie. Niespodzianka, o nie, za nie, kilka nie, sekund. Spokojnie, spokojnie. Co się stanie? Spokojnie. Co tu jest? On nawet nie. Tego się nie spodziewa! Co jest? Co się dzieje? Dobrze, dobrze. Dobrze, nie, dobrze. Nie, jaki przerażony chłop. I zabiły go! I teraz najlepsze jest to, że jak on się będzie spawnował. Co? On nie miał spawna w wiosce?
Okej, okay, to ludzie, bardzo... Ludzie, nie chcę już to grać! Bardzo ciekawe, ale on ja ma itemy! Ja się prawie na zawał zszedłem! On ma itemy zapisane, zawsze można EQ wyczyścić za kasę. Co tu za kasę można zrobić zresztą? To to spawnował, to ja. Człowieku, jeżeli jesteś Herobrine'em, to mi powiedz! To nie jest Herobrine, to tylko Darkness. Co za masakra w ogóle! Dobra, okej, okay, więc... No nie, i to jeszcze oślepienie i wszystko! To, ja wam mówię, ludzie, to jest jakiś Herobrine. To jest jeżeli jakiś to nie Herobrine, to jest Dilerek albo Darkness, bo oni mają do czynienia z Herobrine'em i znają jego moce i wiedzą, co on robi. Ta, dobrze, dobrze. I powiedzcie mi, jak ja mam speedrunować? Jak ja mam ludzi speedrunować? Już mnie wywaliło. W ogóle zniszczyło mi spawna z łóżka i wszystko. No dobra, to co? Cześć, rząd teraz zobaczył mi wiadomość, czy to ja? Ludzie, dlatego, nie. Że bez przesady, no. Dał sobie ekip inwentory. Ekip inwentory na czymś takim. Dobra, to zrobię teraz tak. Możemy przecież powoduje jednego, usunięcie jednego losowego itemu. Oj kurczę, słabo. Dobra, a co jakbyśmy mu teraz zespawnowali coś mocniejszego? Co może być mocne? Zespawnujmy mu dużo creeperów. Dobra, ja wiem, zespawnujmy mu tak 15 creeperów. 15 creeperów, boję się, że jeden wysadzi drugiego, ale dobra. Efekt Potiona, muszę mu dać też slowness, żeby nie uciekł przypadkiem. Ślepotę też mu dam, obumieranie, natychmiastowe obrażenia, powolność. Tak, finalnie 175 zł. Check out. Tu skupić, musimy ignorować. Musimy ignorować, tak? We mnie, gastów, mhm. Rzeczy. O, on jest w idealnym miejscu na creepery! Jest w takim miejscu, że nie ucieknie stąd nawet w ogóle. Jak ktoś wysyła do Nate'a, okay. To uciekamy na drugi koniec mapy. To jest ludzie... 175 zł. Ile już zarobiłem na tym live'ie? Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć? Nie wiem, ja też jestem ciekaw, ile straciłem na tym live'ie. Najgorzej, jak on się tu wkopie. Do bunkru? Idziemy do naszego bunkru. Nie, ale przecież one się spanują przy nim. Spokojnie. Chyba, te. Spokojnie. Mam takie wrażenie. No nie! Dobra, no a gdzie nie, są te, no, gdzie są te creepery? Efekty? Gdzie są creepery? Gdzie są, jemy. Gdzie są moje creepery? Jemy ludzie, uda nam się. On nie wie, ale one muszą być nad nim. Przeżyliśmy klątwę Darknessa! Co? Okej, okay. Ej, co? Moje creepery! Moje creepery! Moje 175 zł! Kolejne prawie 200, ile ty mi już wysłałeś? No, dobrze, ile już wysłałem, to też by trzeba było tak, policzyć. Usłyszał, bo jakby można spawnować swidery, tak. Które są najgorsze ze wszystkiego. Tak, wiem, wiem, ale wiecie co, wisienka i na torcie. Właśnie chciałem powiedzieć to widzom, ale Darkness też tego słucha, skoro mi spawnuje rzeczy. Ale dobrze, widzicie, zrobiłem dobrą rzecz. Miał totalnego farta. Nie, z tymi creeperami w ogóle nie pykło, znaczy one się nie pojawiły. Czy, ale może być jeszcze jakieś upierdliwe zwierzę tutaj? Na przykład, nie wiem, płomyk. Płomyk jest bardzo tani, a relatywnie mocny. Weźmy, kupmy płomyków tak za 90 zł. To razem się podpiszę. Darkness, to były moje donaty wcześniej, jak coś. I przechodzimy do płatności. Spokojnie, teraz pójdziemy sobie... Tak, teraz na spokojnie, ty co powiedział. Lawa pulki, za chwilę to musi lawa pulki, zaraz będziesz miał taką lawę, że się będzie w stylu dokładnie palić, dosłownie, bo płomyki przylecą. Na chillku przejść do netheru, w ogóle będę ta, no, na chillu przejść do netheru. Portal do endu, 90 zł, to były moje donaty wcześniej. Dobra, przeczytał. Okej, dzięki Donki za wszystkie donaty. Podpisuj się. No nie, ja boję się, że to będzie podpisuj też kijowy moment na zespawnowanie mobów. No, dzięki za okay. Kolejne 9 dyg... No nie! Za kolejną niespodziankę. Idziemy tu. Nie, tu, skubany. Blazy! O, jest! Udało się! Patrzcie, ile blazów! Wow, to już po nim. Darkness! Już jest po nim. Zostaw mnie, ucieknie. Uciekł stamtąd! Co? Moje 15 blazów! Jak on to dał radę zrobić w ogóle? O, czy one jeszcze wylecą, go zabiją? Mam takie wrażenie, że tak plus może być. Plus jest taki, że przeżyłem i że no. Mamy blazerody, więc nie musimy iść wcale do... No, okej. Okay. Ej, właśnie, bo ja mu blazerody teraz nie dałem. Nie musimy iść wcale do netheru. O nie, trzeba to naprawić. Trzeba tam od razu do Nate'a. Endermanki, ja ci zespawnuję Weavera. Trzeba to szybko zrobić. Dobra, spawnowanie mobów. Weaver, trzeba teraz naprawić błąd. Darkness, nie tak szybko. Tristantusie. Dobra, 100 zł, czek. One nie mogą nam nic zrobić. On tam zrobić idzie teraz. O, ta, one nie mogą nam nic zrobić teraz. Mhm, jasne. Ciekawe, co pojawi się tutaj Weaver zespawnuje. Patrzcie, o, one się nazywają Darknessy. No, złe Darknessy. Nie tak szybko. Jaki przerażony już patrzy. Tricus! Przecież jesteś chłopie zesrany! Ty już wiesz, że to będzie twój koniec. I tak go zabiją te blazy. Nie, nie, on sobie da radę? Jeszcze jeden blaze rod.
Dał sobie radę. Niespodzianka. Co będzie teraz niespodzianką? No, teraz to będziesz miał niespodziankę. Dokna! No i nie tak łatwo. Ale co ty, Tricus? Co ty myślisz, że to ostatni Weaver na dzisiaj? Weaver? Weaver. Serio, Weaver? Wiesz, że ja chciałem iść w tamtą stronę? W którą stronę? W górę? Czy co? Ale patrzcie, jaki ham! Nie zespawnował tego, jak miałem full HP. Zespawnował mi to, jak miałem jedno serduszko. Tak, miałem tylko jedno serduszko. Nie miałem szans się nawet obronić. Ej, równie dobrze. Żadnych szans się nie miałem obronić. Ja już widzę, jak on się bronił przed Weaverem. Ty co byś tak obronił, żeby się zabarykadował po prostu. To by była jego forma obrony. Ty nie ma za co. Nie wiem, z czego się bardziej cieszę, ludzie, że nie wiem, przynajmniej mam to. Patrzcie. Pyk, no ta, ma płomyki, to jest niepokojące. Ale to za mało, to tam to miejsce. To faktycznie bardzo pomaga w tym speedrunie. Ja bym chciał z powrotem tamte blazy. Chciałem z powrotem blazy, dlatego że potrzebuję. Z powrotem blazy. Ej, faktycznie, bo on ma tego za mało, czyli musi iść do tego Weavera teraz. Ale ja wam przypominam, że ludzie mi piszą, żeby milszy dla siebie. Tam, gdzie są te blazy, przecież teraz też jest Weaver, więc ja nie mam nawet po co tam iść. No właśnie. Właśnie chłop to teraz rozkminił. Nie mam po co kompletnie tam iść, ludzie. Tak, idealnie. Co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, walczyć z tym Weaverem, Tricus. Nawet nie wiecie, tam była lava pool. No to super, że tam była lava pool, jeżeli teraz tam są... tam była jeszcze lava. Teraz tam jest Weaver. No dobra. Przecież to mi nic, ludzie, zrozumcie, to mi nic teraz nie da. Zupełnie nic mi teraz zupełnie nie nic ci nie da. Tricus jest biedny. Ja mam pomysła. Dajcie mu po prostu, zrobimy demolkę. Kupujemy najdroższą demolkę, jaka jest. Najdroższa demolka wyniesie nas 25 zł, więc no, bywało gorzej. Oj, Tricut, nie bądź taki. Tym razem nie mniej boli serce, bo 25 zł to już nie jest aż tak duży wydatek, co z tego, co wydałem wcześniej. Co on ty robisz jak człowiek? Przypominam w ogóle, że każdy z was może tak jak Dognes mi utrudnić lub ułatwić też grę. Oj, Tricus, nie bądź taki. No dobra, Tricus, dobrze. Tricus, że przeczytał źle. Dziękuję za pieniądze. Ty się co? Dognes. Jesteś bardzo miły. Dziękuję. No. Nie, ale jeszcze mnie zwyzywał. Żubr, nowy wspierający. Siema, Żubr. Dzięki za wspieranie. On nie zauważył tych niespodzianki. Dobra, uwaga, co to tym razem będzie? Co to tym razem będzie? Ja wiem, co to będzie. No, TNT! O nie! Ha! To Wysoci takie Dognes? Po prostu. Coś, to takie to po prostu TNT. Czemu to nie wybucha? Ale wybuchło! Tego się nie spodziewał, aż tam się zaśmiał. Ej, tutaj jest lava poolka. O, cały czas lava pool, że chyba tutaj jest. Co jest? Nice, możemy iść do netheru, ludzie. Szybko, trzeba do netheru. Ja ci dam do netheru. Dobra, ja już mu tutaj na drugim ekranie kupuję znowu demolkę. Dobra, ludzie. I czekam tylko na dobry moment. Spokojnie, uda nam się to teraz. Haha. Ale czy to jest speedrun, muszę poczekać. Który pod tytułem chcę przejść chociaż do netheru, ale Dognes cały czas mnie zabija, czy co? Tak, to jest ten speedrun, ale, dokładnie. No, dzięki, Dognes. Ale za 25 zeta można spawnować tyle TNT, kurde. Ja no, chyba przesadziłem trochę. No, jak widać. I tutaj w sumie też by go było fajnie wysadzić, nie? Ale tutaj on już zginie sam. Dobra, wiecie co? Tutaj już nawet nie trzeba kupować. Idziemy spać. On idzie spać, rano wstanie i będzie chciał robić portal przy tej lawie. A wiecie, co się wtedy stanie? To nie Dognes, tylko ja? Jak to? To nie Dognes zespawnował to TNT? To ja zespawnowałem to TNT. Ale dobra, no, ty co sam mówisz, że jakiemuś widzowi na słowo widocznie. Ale dobra, ludzie, jak mam z wami zupełnie szczery, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek przejdę dalej. Ale mam przynajmniej wiaderko, mam trochę rzeczy. Dobra, ja jestem cały czas gotowy z płatnością. Kurczę, sorry, już się przyzwyczaiłem w takim razie. Nie, ale to ja dawałem to TNT. Okej, czekajcie. God damn it. Nie no, ha. Ty się dał porobić jakiemuś widzowi. Dognes! Szczechu, czy Szczechu da jakąś rzecz, zespawnuje, czy tylko to jest zwykły niewinny donate? Dobra, ja mu muszę dawać, zanim on to skończy robić. Zrobił mi miniaturki do wielu filmików. Niespodzianka jakaś przyszła do niego. Szczechu, zobaczmy, co to będzie. Okej, nic wielkiego. To był creeper Szczecha, tak? Jaka to była niespodzianka? Dognes, no nie, za szybko się zrobił, bo on myślał się... Ja myślałem... Wszyscy się śmieją, co tym razem tutaj się pojawi. Dobra, wiecie co? Robimy sobie lava poolkę teraz. Ta, no, robimy lava poolkę, już widzę tą jego lava poolkę. Okej, spokojnie. No, spokojnie, Tricus. O! Okej, dobra, to TNT wybucha wolno, patrzcie. Tak, to TNT wybucha wolno, ale to i tak do sięgnie, mam wrażenie. Do sięgniego. Zabił! Jakie duże wybuchy to robi! On wstaje, on wychodzi, Tricus! No szkurna, no! Co jest?
co się stało, chłopek i wkurzony. Ale to mi się podoba, to mi się jak najbardziej podoba. Dobra, ja mu tutaj żpięcy czasie. Jeszcze raz dam demolkę. Wiecie co, nie dość, że dam... Dobra, najpierw mu dam demolkę. Dobra. Medytacji. O medytacji, Tricus, ty i medytacja to połączenie jak sos chrzanowy i lody. Mogą wam zespawnować jakiś miły efekt? Miły efekt zespawnować, no to jest skrzynka. Aha, tam dzięki, jest cave. Dokness. Dzięki. Patrzcie, no. On mi ten odkrył. Nie ma za co. On mi odkrył spawner. Co jest? No. Co to no, on mi odkrył spawner. No schodź tam, oh, Tricus. Man. Ale schodź tam, Tricus. Patrzcie, on... Bardzo śmieszne. No, to bardzo będzie śmieszne. Śmieszne, mordo. No, to już jest po nim. To już jest po nim. Ty zębek go w ogóle zabije. Zębek go zabije? Nie, bo on zaraz oby mi to rozwali. Dobra, bierzemy te itemki i tak mamy keep inventory. O nie. Zaraz to... Coś się zaraz pojawi, coś się... O okay, nie, uwaga, on już... Jak się zabudował jednym blokiem! Tricus w tym prymitywie, on już widzi to TNT. O nie! On się nie schowa przed tym. Co to za woda rozlana taktyczna? No nie, no Dognes! Daj mi zrobić lava poola, no! Patrzcie, co tutaj się dzieje! No to niezły lava pool. Ja mam pomysła. Patrzcie, co tutaj się dzieje na tym świecie! Żeby zapieczętować to, że już na pewno nic nie mógł, Dognes, masz teraz w nagrodę... Ja tego nie rozumiem! Fajną... Ja tego nie rozumiem. ...rzecz. Ja wiem, że tego nie widzicie, więc wam pokażę tutaj teraz. Prawie 1000 osób, zostawcie wszyscy łapki i spawnowanie mobów. Jeżeli podoba wam się live. Dobra, Weaver. Będzie mi bardzo miło, rozwali dobra, mi dwa Weavery. Zombiaczków. Dwa Weavery i to będzie Dognes. Kozak, myślę. Mój spawner zombiaczków. Bo zaraz się okaże, że na koncie już nic nie mam. Kurde no. Chłop jaki tam biedny. Jest smutny, ewidentnie jest mu przykro chyba. Nie wiem. Dognes nagrywa, że troluje streamera. W sumie to by miało sens, ludzie. O nie. Spokojnie, ludzie, dlatego że my już tutaj, ludzie, idziemy teraz do Netheru. W Netherze pozabijamy sobie Endermany, będziemy mieli perełki i idziemy następnie do Enderu. O nie, on chce iść do Netheru, kozakami. Kurczę. Mi tutaj nie działa super płatność, Oli najgorzej jak na świecie. Myślisz, dobre czy złe? Dobra. Super Oli Games, myślę, że będzie dobre. Myślę, masz że będzie w dobre. Nagrodę. Obstaję, że będzie muszę dobre. Jeszcze raz to wysłać, goddammit. Dobra, 200 zł. Dobra, niespodzianka teraz dla mnie idzie. Ty. O nie! Nie! O, ty bym spawnował coś innego jeszcze w międzyczasie. Ja tutaj dokonuję cały czas płatność na drugim ekranie. Na tym streamie nie ma ludzi, coś dobra. Takiego jak teraz jeszcze dobre. Muszę kod blika. Ej, to już mi powoli bank zablokował. Straciłem chyba PayPala. Straciłem wiarę w moich widzów. To jest straszne, ale dobra. Lecimy, dobra. Ale przynajmniej wykonaj. Mam tutaj spałki. Dobra, on walczy z tamtymi mobami. Ja tutaj sfinalizowałem płatność, okej. Okay. No, fajnie. Masz w nagrodę. Masz w nagrodę. 200? W sensie dzięki, Dognes, ale... Okej, okay. On myśli, że to co będzie coś dobrego. Nagrodę? W nagrodę, co dostaję w nagrodę? No, to jest, nie, to to nie jest dobre pytanie. Dobrego, to nie będzie nic dobrego, jeżeli on już się spodziewa. Nagrodę, to nie to masz znaczy, nagrody. Nie! Dwa Weavery! Dwa Weavery! Ej, ale on jakoś... W sumie nie! Się będą ze sobą bić? Zostaw. Nie, nie powinny. Czy on nie będzie z nimi walczył. On ludzie, już na pewno tutaj... tak, nie że ja nawet nie wszedłem do Netheru na tym speedrunie. No to nie, ja już 40 minut co speedrunu nie wszedłem na speedrunie, rozumiecie to? Okej. Okay. Dobra, jeden leader odleciał. Drugi... To co, słuchajcie. Jest, czy on mnie widzi? Jakby... Zróbmy mu finał jakiś. Patrzcie, Dognes. Ja tak właśnie widzę Dognesa w prawdziwym tak życiu. Tak na koniec. Ty jak mnie widzisz? Niewinne stworzenia na świecie. Jesteś zły, Tricus. Dobra, usuwanie przedmiotów, efekt połuszony. Na natychmiastowe obrażenie. Ach. W sumie demolka na maksa, piorun. Ej, ale masz blazy, no tak. Ej, można wszystko naraz dobra. Kupić. Blazy były dobre, w sensie... Spawnowanie mobów, dobre, płomyk. Ale dobra, wiecie co? Czekajcie, zróbmy ale nie mogę to płomyka, a nie, mogę, dobra. Pierwsze 200, a po drugie za 2 widery, ale... Dobra, jak widzisz, więc słuchajcie, teraz jest najgrubiej. Nie jest najgrubiej, ale prawie. Dobra, ludzie, teraz tak. O nie, muszę to jak od nowa. Robi na się, koniec. Portal do Netheru. Damy mu po prostu. Nie wiem, czy odpalić. Truciznę, ten. Słabość, wiem, wszystko mu damy. Demolkę na fula. Czy dam radę to zrobić? Piorun. Tak, jak tak kliknę. Płomyki. Okay. Dobra. Weavery. No, może nie aż dwa Weavery. Nie, dobra, Weaverów już nie będę dawał. Co on się znowu spali? On co? On jest beznadziejny. Bałwan, nie no, gasty. Ludzie, dobra. Ej, ja nie umiem robić i lecimy. Dobra, zobaczmy co teraz, bo w sumie to zobaczyłem, tak że mi tylko wzięło stówę z konta, więc jestem wodę. Ciekaw, co ja zrobiłem, a czego nie. A on akurat robi, oj, kiedy jest głupi. Nie mamy lawy. Na koniec. Na koniec. Dobra, nie mamy lawy. On nie co ma będzie lawy. Na koniec? To na koniec będzie chyba, dzięki to będzie jego zasługa, pewna śmierć po prostu. Co będzie na koniec? Zbyt pewna koniec. Śmierć. No, niespodzianka. Uwaga, 3, 2, 1 i...
Wszystko naraz. Jeszcze te TNT. On nie widział TNT. Ono wybuchnie zaraz. Nie wybuchło jeszcze. Oj, Tricus zmarł podczas walki z Darknessem na fotelu. Chłop myśli nad swoim życiem. Ale przynajmniej Tricus masz lepszy mikrofon niż zawsze, bo to mikrofon dealera, więc wszystko się jakby zgadza. Dzięki Darkness za donaty. Dzięki, on się obróci, zobaczy, że tam wybuchło wszystko. Wielkie dzięki za donaty. Dobra. Przednia zabawa. Przednia jeszcze zabawa. Widzę nick Darkness cały czas, dlatego że gdzieś ten wider jego lata. Więc słuchajcie, mi się wydaje, że ja zostanę z nim na live'ie trochę dłużej niż byłem, bo jakby no, moby jeszcze pomiędzy staną. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, że 20 tysięcy łapek w górę to znowu wypłukiwanie się z moich oszczędności na koncie. Więc lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!